o paliwa. Miliardy złotych, proszę państwa, nikt się tym nie interesuje, są nadużycia. Okradli państwo na miliardy złotych. Chodzi o paliwo. Właśnie. I on tu stawał na granicy się za dotknięciem przerodzieckiej różdżki, prawda, koncentracja płynów do Spiskiwa, czyli tam potencjalne straty skarbu państwa to 3 miliardy złotych. Tam rzeczywiście prokuratura nie doszła do tego, kto jest winny, natomiast zidentyfikowała ten problem. Oczywiście to, co ja mówię... Czarna robota, kradzież paliwa i nikt się teraz tym nie interesuje. Za wolno zamykano, naprawiano przepisy. I tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście nie udało się wskazać winnych. No, ja obecnie tutaj no, mam też mam pewne obawy, bo można powiedzieć tak, że zawiadomienie do prokuratury na taką grupę urzędników to jest złożone. Bo ja takie zawiadomienie ponowiłem. My właściwie o tej kwestii mówimy od 2008 roku. Głośno o tym sygnalizujemy, głośno i publicznie. Były pisma do pana premiera poprzedniego, ale nie doczekaliśmy się odpowiedzi. A jeśli były odpowiedzi na przykład Ministerstwa Finansów, to były to takie odpowiedzi, które zawsze broniły wszelkich patologii i układów. Inicjatywą zawiadomień prokuratury wychodzili także funkcjonariusze, byli szykanowani, sygnaliści, funkcjonariusze składający zawiadomienia do prokuratury, czy informujący o nieprawidłowościach swoich bezpośrednich przełożonych, byli nawet zwalniani ze służby. Były przypadki zawiadomień prokuratury na piśmie i brak było woli w ogóle ze strony prokuratury do przesłuchania zawiadamiającego. Znany jest przypadek, że prokurator w rozmowie poza protokołem poinformował funkcjonariusza, że nie ma woli politycznej do zatrzymywania i stawiania zarzutów kadrze kierowniczej, na którą były składane zawiadomienia. Tak, że kadra kierownicza, a no właśnie, wracamy do SS. Że kadra kierownicza kłamie, kradnie, są to oszuści i ich nikt nie sprawdza. Widzisz? Miał przygotowane postanowienie o przedstawieniu zarzutów dla byłego ministra pana Jacka Kaczyny, ale podczas jego urlopu zabrano mu śledztwo do Poznania i o sprawie już słychać nie było. Tak wyglądała sprawa niezależności prokuratury w poprzednich latach. Ja mam duże obawy, że obecnie, no bo ci ludzie, którzy szykanowali tych... Z Białegostoku do Poznania, no my tutaj jesteśmy w Warszawie. Jeszcze raz mówimy, nie jesteśmy w Białymstoku, bo tutaj kradną. Tu są oszuści, tu manipulują, że wiesz, oskarżają siebie, szukają tego, winnego, a sami kradną. A to paliwo, a potem na rowerze jedzie, wiesz. A pieniądze ma z paliwa. Pozwoli pan... A no właśnie, naszą rozmowę zakończymy. Pan Sławomir Siwy, szef Związku Zawodowego Celników Celnicy.pl, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję za rozmowę. A już teraz informacja dosłownie z ostatniej chwili. Dworzec centralny w Brukseli został wieczorem ewakuowany. Słychać było eksplozję. O tym donoszą belgijskie media. Na razie te informacje są bardzo niejasne i wręcz sprzeczne. Można też przeczytać o tym, iż policja rzekomo miała zastrzelić mężczyznę, który miał na sobie tak zwany pas szahida z materiałami wybuchowymi. Zwiększone siły policyjne zostały wysłane na miejsce zdarzenia. Cały teren jest otoczony przez policję i siły specjalne. Chcieli, to mają, gości. Ewakuowany i zamknięty dla postronnych osób. Ewakuowano także pobliskie restauracje i Grand Place, czyli główny rynek, który przyciąga tłumy, zazwyczaj tłumy turystów. Czy te informacje będą się potwierdzać? O tym oczywiście będziemy państwa informować na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. A my już teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. I nasz kolejny gość, pan Jarosław Gus, ekspert do spraw międzynarodowych. Dobry no tam jest dobry dzień, bo u nas jest noc. Czarne myśli w radiu kończy. Spotkanie, czy też nie spotkanie pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko? Zawahałem się, ponieważ tak naprawdę doszło do czegoś, co Wydział Prasowy Białego Domu określił jako sytuację, w której prezydent Poroszenko, który tak naprawdę oficjalnie był na spotkaniu z wiceprezydentem, że Petro Poroszenko zajrzał do gabinetu owalnego, aby przywitać się z amerykańskim prezydentem. No i można by było tak trochę ironicznie zapytać, czy to jest jakaś nowa forma spotkań dyplomatycznych. No tego typu spotkania już się odbywały, bez przesady. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie doszło do oficjalnego spotkania, w sensie zasiedzenia przy stole rozmów. Te rozmowy konkretne zresztą były
Tak. Doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Więc to jest wizyta na wysokim szczeblu, a tutaj zaznaczono po prostu, że panowie się spotkali, przywitali się, wymienili pewnie parę słów i tyle, ale powiedziałbym, że z punktu widzenia dyplomacji ukraińskiej to i tak bardzo dużo. No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja, która została opublikowana zapewne nieprzypadkowo właśnie dziś, informacja o tym, iż Stany Zjednoczone rozszerzyły na kolejnych 38 podmiotów sankcje nałożone na Rosję za jej działania na Ukrainie. Tak, to jest decyzja własnej administracji, bo przecież mieliśmy do czynienia niedawno z uchwałą Senatu, Do Ameryki nie polecą. W Ameryce nic nie załatwią. Musi przejść swoją drogę przez Izbę Reprezentantów. A o Ameryce każdy marzy. Ale faktem jest, że tak. Rosja znalazła się pod presją, to znaczy Stany Zjednoczone dały wyraźny wyraz i to zarówno ze strony legislatury, kongresu, jak i ze strony administracji prezydenckiej, że nie ma żartów. To znaczy konflikty, które Rosja wywołała na Ukrainie, również jej udział w Syrii. No i oczywiście ta cyberagresja, z którą mieliśmy do czynienia w trakcie kampanii prezydenckiej, notabene, która miała sprzyjać Donaldowi Trumpowi i osłabić szansę Hillary Clinton, to wszystko spotyka się z bardzo zdecydowaną odpowiedzią. Dawno Rosja nie spotkała się z taką odpowiedzią ze strony administracji amerykańskiej, ze strony USA. No to w takim razie to, o czym pan wspomniał przed chwilą, to znaczy fakt, iż dla... No bo Rosja jest głupia. Agresja, interwencja zbrojna, no to trzeba się puknąć w łeb. To nie jest normalne w XXI wieku, to nie jest nawet modne. To nie jest modne. A oni wiesz, wojnę prowadzą. Putin głupi. Powiedzieli, że ma raka mózgu. To już wcześniej i tak się uśmiecha dziwnie. Jakąś Putin. Jakiś przekaz. Właśnie trzymają wariata. To spotkanie Trump, komuniści. Na pewno tak. Chociaż myślę, no nie przesadzajmy. Oczywiście liczy się bardziej symbolika tego zdarzenia. Oczywiście to oznacza, że Ukraina ma bardzo silne wsparcie. I to migawkowe spotkanie też ma swoje znaczenie w ujawnieniu tego wsparcia. I to jest wyraźny sygnał dla Putina. Ale to przepraszam, właśnie, to jest bardziej sygnał dla Ukrainy, czy bardziej sygnał dla Putina? I tu, i tu. Oczywiście Ukraińcy powinni zdawać sobie sprawę, że to jest kraj, który ma nie tak duże doświadczenie w dyplomacji międzynarodowej, funkcjonuje jako samodzielne państwo od niedużych kilkudziesięciu lat. Tak naprawdę Ukraina się liczy oczywiście z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jako państwo, jako istotne państwo we wschodniej Europie, ale liczy się oczywiście w kategorii relacji amerykańsko-rosyjskich w sposób niesłychanie istotny, ponieważ Rosjanie, dokonując agresji na Ukrainę, zajmując Krym, po prostu obudzili supermocarstwo, które wydawało się trochę zasypiać do czasów administracji Obamy. I polem tego konfliktu, tego starcia mocarstw, tej rywalizacji stała się Ukraina. Więc my sami wiemy, że Polska była często w takiej sytuacji, kiedy była obiektem rywalizacji mocarstw i od zręczności sterników nawy politycznej zależy, na ile z takiej sytuacji się korzysta. W tym przypadku Ukraina niewątpliwie odnosi pewną korzyść, zwłaszcza w kontekście wszystkich obaw, które miano w momencie, kiedy Donald Trump obejmował prezydenturę. Te wszystkie historie, które są za Trumpem, się ciągną w sensie pewnych procedur już na miejscu w Waszyngtonie, ale jeśli chodzi o te tendencje prorosyjskie w jego otoczeniu, jeśli chodzi o samą osobę prezydenta. Więc Ukraina ma niewątpliwie sukcesy. Ja przypomnę jeszcze, że dosłownie w przeddzień przedłużyła sankcje Unia Europejska, sankcje wobec Rosji dotyczące Krymu. I Poroszenko po prostu z Waszyngtonu jedzie do Brukseli, gdzie też odbędzie spotkania i też zaznaczy obecność Ukrainy w sprawach międzynarodowych. No, przynajmniej i Ameryka nie podejrzewa, tylko ma ślad widzialny, bo wiecie Państwo, mówi do tego Bynia, że podejrzliwość to nie jest cecha chrześcijańska, a raczej arabska jakaś, bo oni się ciągle tam biją, kłócą, podejrzewają i bomby rzucają, urok rzucają. Pamiętamy losy
podejrzliwości, co wynika. Natomiast Ameryka już teraz, widzisz, będzie na zimne dmuchać. Ale no, to musiało coś się stać, bo tak, Ameryka nie jest taka zła. Nie jest taka zła, widzisz. Żeby oni nie szaleli, te dziady i ten Putin. To są dziady. Oni nie mają co jeść. Wiesz, i swój swego cupie, no to wie, cupie. Cap, cepem, cupie. Ja też byłam w cerkwi w Anglo-Ameryce Białystok i powiedziałam, że jadę do innych capów, bo jechałam do Świętego Ducha na Antoniu, do cerkwi, do Świętego Mikołaja. No i taki jeden facet, on tam śpiewa solo, ale coś mu to solo nie wychodzi. O rozbojniku. No ale w takim razie w świetle tego, o czym pan w tej chwili mówi... I tak się wściekł, że ja go nazwałam czapem, że nawet chciał mnie zaatakować. Cerkwi, oczywiście, że nie wypadało, bo tam są raczej dobrzy ludzie, ale wiecie państwo, ruskie capy to mają do tego, że cupią się. Capy się cupią. Prawosławni to są bardzo dobrzy ludzie, ale od czasu do czasu się cupią. Że to są te czarne myśli w naszym radiu, że w ogóle to kefemę w Roguncita Barbie Baby Langstrom Extra. No w Ameryce teraz jest dzień, bo u nas tu w Polsce jest, proszę państwa, noc. No jesteśmy w Polsce, nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok. On musi odpowiedzieć na to i na razie nie widzę pomysłu, jaką odpowiedź może znaleźć. Jakiś pijany idzie, Boże. Na szczycie G20 nie może być duża. Rosja zresztą nie zaprezentowała... Jakiś pijany idzie zalany z torbą. Jakiś pijak szedł, a raz wynio, 2 metry, tylko że z jakąś torbę miał przed sobą i tak się kiwał. Jakby tu zaatakował tę bramkę, to zaraz byłby alarm i tego, chwyciliby go i koniec. Rozbojnik. No i on w tej cerkwi Świętego Mikołaja pewnie umarł, bo to przecież stary facet, ale taki to oczy, takie baranie. I taki jeden niemiły, niesympatyczny. No. Mówię, że jadę do innych capów, do cerkwi Świętego Ducha na Antoniu. Tam, gdzie Skowroński dyryguje chórem wojskowym, diecezji warszawsko-białostockiej. Czyli, że tu Warszawy dotyka. No. A tak to dzisiaj, wiecie państwo, dzisiaj, wczoraj, jutro mamy tutaj do czynienia z chamami mazowieckimi, tymi salcesonami. Ja wiem, że są też i napływowi, ale oni do chamstwa muszą się dostroić, przygotować. Radio kończy. Takie ciekawe są rzeczy, oni mówią w tym radiu. Bardzo ciekawe. Gościem Polskiego Radia 24 podsumowanie dnia był pan Jarosław Guz, ekspert do spraw międzynarodowych, a tematem było dzisiejsze spotkanie pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko, który, no jak to powtórzę, to jak to przedstawił Wydział Prasowy Białego Domu, zajrzał do gabinetu owalnego, aby przywitać się z amerykańskim prezydentem. A już teraz, tradycyjnie, w podsumowaniu dnia czas, aby spojrzeć w strefę wirtualną, czyli to oznacza, że w naszym studiu jest już bloger Marcin Królik. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tradycyjnie. Trybunał Konstytucyjny znokautował KRS. Mogliśmy przeczytać na Niezależnej. Chodzi oczywiście o dzisiejsze orzeczenie TK, że przepisy obecnych zasadach wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są częściowo niekonstytucyjne. Sprawę jak zwykle żywo komentuje Twitter. Znany już państwu użytkownik o niku Antykod stwierdził, że Trybunał de facto zdelegalizował KRS, a jak tak dalej pójdzie, to za kilka dni zdelegalizują prezesa Sądu Najwyższego. W tym samym duchu wnioskują kontrowersje net,
ale Przemysław Szubartowicz z portalu Wiadomo Co uważa, że właśnie to orzeczenie jest złamaniem konstytucji, do tego jawnym i bezczelnym. Z kolei Tysol.pl krytykom dzisiejszej decyzji, zwłaszcza piszącym o pisowskim trybunale, przypomina wystąpienie Kamili Gasiuk-Pihowicz sprzed kilku miesięcy, w którym posłanka Nowoczesnej podkreślała, że żaden organ ani urząd nie ma prawa w Polsce do oceny merytorycznej wyroków TK, gdyż mają one powszechnie obowiązującą moc i są ostateczne. W polityce relacjonuje z iskrzenie na linii Pałac Prezydencki MSZ odnośnie nominacji ambasadorskich, a konkretnie nieuwzględnienia przez Andrzeja Dudę około 10 kandydatów przedstawionych przez ministra Witolda Waszczykowskiego, o czym ten ostatni mówił dziś w RMF-ie. W Polityce opublikowało wywiad z Krzysztofem Szczerskim, w którym szef gabinetu prezydenta podkreślił, że sukces można osiągnąć tylko działając wspólnie, do czego minister Waszczykowski naturalnie się przyczynił. No niemniej radziłby mu zachować umiar w słowach. Na portalu znalazła się również riposta samego Waszczykowskiego, który stwierdził, że nie rozumie, skąd ta nerwowa reakcja, i zaznaczył, że w wielu kwestiach, na przykład personalnych i prawnych, odpowiedzialność nie leży wyłącznie po stronie MSZ-u. Nie zakładam, że głównym hamulcowym w tych sprawach jest prezydent, ale problem niewątpliwie istnieje, powiedział. I dodał, że w imieniu prezydenta nad całym tym pionem pieczę sprawuje właśnie Szczerski i, jak się wydaje, sprawy ugrzęzły właśnie w jego urzędzie. Sukces na pewno może sobie zapisać Ministerstwo Obrony, jak bowiem donosi portal Polska Zbrojna. Jutro ma wylądować w Polsce zapowiadany przez ministra Macierewicza, również na Twitterze, samolot do przewozu najważniejszych osób w państwie. Maszyna to Gulfstream G550, a będzie nosić nazwę książę Józef Poniatowski. Na fanpage'u Polski Zbrojnej możemy obejrzeć galerię zdjęć. Co prawda niektórzy określają ten model jako no taki sobie ot nieduży samolocik, ale na przykład Marcin Ogdowski, dziennikarz, korespondent wojenny i autor bloga Bez Kamuflażu, podsumował, że dobra zmiana w tym obszarze funkcjonowania sił zbrojnych rzeczywiście jest dobra. I jeszcze osobowość internetowa, którędy na Leningrad, która, proszę sobie wyobrazić, żartobliwie serwuje nam teorię spiskową, że przemytnicy planują obalenie rządu. To oczywiście w związku z wypowiedzią Sławomira Siwego ze Związku Zawodowego Celników, że za poprzedniej władzy nie można było ruszać paliw. Takiej wypowiedzi ze strony przedstawicieli służb skarbowych wcześniej czy później należało się spodziewać, skwitował z kolei na swoim blogu europoseł Zbigniew Kuźmiuk. No to tyle, co miałem dzisiaj dla Państwa przygotowane. Słyszymy się jutro. Powtórka programu. Autopromocja. Rządy pieniądza od poniedziałku do piątku po 9:00. Poranna dawka informacji i komentarzy gospodarczych. Wszystko, czego potrzebujecie na dobry start. Zapraszam, Tomasz Wróblewski. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się godzina pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Sejm debatuje nad obywatelskim wnioskiem w sprawie referendum edukacyjnego. W ewentualnym referendum obywatele mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan, pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Inicjatorem przeprowadzenia referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dołączyli do niego przedstawiciele ugrupowań politycznych i organizacji społecznych. Prezes ZNP i przedstawiciel wnioskodawców Sławomir Broniarz mówił, że rządzący stracili poparcie dla zmian w edukacji. Wprowadzanie tej reformy towarzyszyły kłamstwa, nieprawdy, powtarzane do tej pory, towarzyszył chaos, towarzyszył zamęt, a jednocześnie wprowadzanie wszystkich w błąd. Debata rozpoczęła się po 21:00. Posłanka Platformy Obywatelskiej Urszula Augustyn przypomniała, że Prawo i Sprawiedliwość obiecywało pytanie społeczeństwa o zdanie w referendach i mówiła, że przeprowadzanie debaty tak późną porą to brak szacunku dla ludzi i edukacji. Nie ma tych, którzy będą podejmowali decyzje. Jest mi za Państwa naprawdę wstyd. Gdyby było tak, że szanujecie edukację, to nie niszczylibyście dorobku polskiej szkoły, nie pisalibyście na kolanie fatalnej podstawy programowej. Minister edukacji Anna Zalewska mówiła, że pierwszy etap reformy edukacji został już wdrożony. Dodała, że reforma jest wprowadzana po to, by udowodnić społeczeństwu, że państwo nie jest teoretyczne. Że prawo nie jest tylko na papierze,
i nie żyjemy tu i teraz. Że musimy pamiętać, że za rok, za dwa, za trzy, za dziesięć zmienia się rzeczywistość. Zmienia się bardzo szybko i trzeba ją dostosować do młodego człowieka, który już dawno powiedział, łącznie z międzynarodowymi badaniami, że szkoła sobie, on sobie i rzeczywistość sobie. Minister zapewniała, że liczby dotyczące zwolnień nauczycieli przedstawione szkoła przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ja mówię temu Bieleckiemu, że wiesz, zmiany, że psychologia pracy uczy pewnych rzeczy, które są lekceważone przez ludzi. Może najwyższy czas, żeby, jeżeli mówią, piszą, że szafki nie powinny być szare, pewne przedmioty nie powinny być w pracy szare, bo one usypiają i są nieciekawe, nieładne. Powinny być zielone, bo kolor zielony ożywia. To tylko taki przykład daję, który rzeczywiście jest w psychologii pracy. Jest to lekceważone, no i ten wynio właśnie, a co mnie to obchodzi? A co mnie te pieniądze się liczą? Oczywiście on żadnych pieniędzy tam z tego nie ma, bo niewiele zarabia, ale wie. Ale sama ta postawa jest obrzydliwa, że ludzie, wiesz, jakby pewne takie zasady, które są logiczne i mądre, one je lekceważą, dlatego że ludzie wolą myśleć głupio, po swojemu, nażreć się, nachlać się i potem, że to raka się z tego ma, kopcić papierosy, chlać wódkę i potem, że z tego raka się ma. I żadnych wniosków ludzie nie wyciągają, zauważ, że teraz oni mają już od jutra w ofalendę od środy. Chlać. Zwolnione zostały środki bezpieczeństwa w mieście. Belgijskie media donoszą, że po eksplozji na dworcu i na podziemnych peronach wybuchła panika wśród podróżnych, ale sytuacja została szybko opanowana. Cały dworzec został ewakuowany, podobnie jak pobliskie restauracje. Biały Dom ogłosił nowe sankcje wobec Rosji i separatystów na Ukrainie w związku z konfliktem w tym kraju. Ogłoszenie sankcji zbiega się z wizytą w Waszyngtonie prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Nowe amerykańskie sankcje dotykają 38 osób i firm z Rosji, Krymu oraz kontrolowanego przez separatystów okręgu donieckiego. Podmioty te nie będą mieć prawa do wejścia w posiadanie majątku na terytorium Stanów Zjednoczonych, a Amerykanie będą mieć zakaz podejmowania z nimi współpracy. Ten krok pozwoli utrzymać presję wobec Rosji, by działała na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu, oświadczył sekretarz skarbu Steven Mnuchin, który formalnie wprowadził sankcje. Restrykcje wprowadzone przez Biały Dom nie mają związku z ustawą, którą w tym tygodniu przegłosował Senat Stanów Zjednoczonych. Jest ona bardziej dotkliwa, ponieważ uderza nie tylko w podmioty rosyjskie, ale również koło tego dźwiga trzeciego, tego żurawia, bo to wiecie Państwo, tu jeden już opieprzyli, okradli, proszę Państwa, druty na 4000, to czyli, że żadnego włamania nie było, bo to sami swoi sobie tak kradną, sami swoi. Mafie, słyszeliście Państwo w czarnych myślach. Oszuści, oszuści. Wracamy do kraju, czas na prognozę pogody. Burze nad północno-wschodnią Polską będą powoli słabły. Na termometrach w nocy od 8 stopni. No burza, ale tutaj nie jest Polska północno-wschodnia i tu nie są prawosławni. Tu nie jest Anglo-Ameryka Biały, to jest na zawsze Warszawa. No.